Cześć, Michał Koper z portalu ringpolska.pl. Witam Was serdecznie. Zapraszam na kolejną prasóweczkę bokserską. Moi drodzy, w poprzednich prasówkach większość czasu i uwagi poświęciłem rozkminianiu sytuacji Tysona Fury'ego po fatalnej w jego wykonaniu walce z Francisem Ngannou. Mówiłem też dużo o ewentualnej teraz walce Fury'ego z Oleksandrem Usykiem o 4 pasy kategorii ciężkiej, więc chyba nadszedł czas najwyższy, by część czasu antenowego poświęcić prawdziwemu zwycięzcy sobotniego wieczoru w Riyadzie, czyli Francisowi Ngannou, bo mimo że oficjalnie walkę z Fury'em przegrał, to on powinien być tutaj takim moralnym, prawdziwym zwycięzcą tego wieczoru. I mówiąc tutaj prawdziwy zwycięzca, nie mam na myśli, że sam punktowałem walkę dla Francisa Ngannou, no ale fakt, że gdyby nawet Ngannou tę walkę przegrał, nie wiem, 4-5 punktami, ale przetrwał w dobrym stylu 10 rund z Tysonem Fury'em, to i tak należałby mu się ogromny szacunek, bo przecież debiutował w boksie zawodowym, a za rywala miał wielkiego czempa w WBC, niepokonanego w 34 walkach, który sam o sobie mówi, że jest największym ciężkim wszechczasów i wielu uważa go za najlepszego aktualnie zawodnika kategorii ciężkiej. Ngannou nie tylko posłał Fury'ego na deski, ale jeszcze śmiało mógłby tę walkę wygrać. Zresztą u jednego z sędziów punktowych tę walkę faktycznie wygrał. Dlatego nawet jeśli oficjalnie w bokserku tej walki jako wygranej nie ma, no to może się nazywać zwycięzcą tego wieczoru. Teraz Francis Ngannou, jak mówiłem Wam we wcześniejszej prasówce, chce łączyć MMA z boksem. W MMA ma podpisany kontrakt z organizacją PFL, ale przy tym ma równocześnie zgodę na walki bokserskie. Oczywiście jeśli chodzi o boks, to wymarzoną opcją dla Ngannou byłby teraz rewanż z Tysonem Fury'em, choć oczywiście opcją priorytetową Brytyjczyka, przynajmniej oficjalnie, pozostaje Oleksandr Usyk i walka o 4 pasy wagi ciężkiej. Ale posłuchajcie, jeśli spojrzeć na to teraz z marketingowego punktu widzenia, odkładając sobie te mistrzowskie trofea, wiadomo, tutaj chodzi o kasę, a nie o sport, przynajmniej Fury'emu, to czy aby teraz rewanż z Francisem Ngannou nie byłby dla Fury'ego równie ciekawą opcją z punktu widzenia właśnie kasy, co walka z Usykiem? Zobaczcie, Fury z Ngannou ma już swoją historię i to nie jakieś tam wymiany zdań na Instagramie jak z Usykiem czy dwa ringowe face-offy, ale prawdziwą walkę, w której Ngannou posadził go na tyłku, no i po prostu upokorzył, tak to trzeba nazwać, bo Fury przecież na ring w Riyadzie wychodził jako wielki mistrz, jako wielki faworyt, a schodził z niego z poobijaną facjatą, z zaliczonymi deskami, no i wątpliwym, bardzo wątpliwym zwycięstwem na punkty. No i to wszystko razem, jak zebrać do kupy, to jest już bardzo ciekawa historia, żeby sprzedać walkę i marketingowo, według mnie, to wcale nie jest gorsza opcja dla Fury'ego niż walka z Oleksandrem Usykiem, choć oczywiście z punktu widzenia kibica boksu wolę walkę z Usykiem. Inna sprawa, że mam przekonanie, że Tyson Fury o wiele bardziej woli walczyć jednak z Oleksandrem Usykiem, który choć sportowo jest lepszy, wydaje mu się mniej groźnym rywalem, jest małym zawodnikiem, jak to mówi, kurduplem, królikiem z wagi średniej, niż z Francisem Ngannou, który o mało go nie pokonał, miał go na deskach, no i był bliski zrujnowania całej jego kariery. Natomiast Francis Ngannou, pytany o rewanż z Fury'em i swoje w nim szanse, mówi tak. Myślę, że mam jeszcze duże pole do zrobienia postępów, jeśli chodzi o boks i będę nad tym pracował. Jestem pewien, że on do rewanżu podejdzie bardzo poważnie i nie będzie to już, tak jak wcześniej Fury opowiadał, Nowak Dziokowicz kontra zawodnik tenisa stołowego. To było takie porównanie, którego wcześniej, jeszcze przed walką z Francisem Ngannou, użył Tyson Fury. Swoją drogą, zobaczcie, jak na Twitterze ten przytyk Tysona Fury'ego już po walce skomentował graficznie Francis Ngannou. A jeśli chodzi o sędziów w walce z Tysonem Fury'em i werdykt sędziowski, to na Twitterze również Francis Ngannou zaapelował, by świat boksu wyciągnął konsekwencje wobec dwóch arbitrów, którzy przeciwko niemu tę walkę punktowali. Słuchajcie, tak tytułem komentarza to oczywiście jest bardzo taka emocjonalna reakcja Franciszka, no ale o żadnym wyciąganiu konsekwencji oczywiście nie może być tutaj mowy, bo takie akcje podejmuje się przy takich ewidentnych wałach i to też nie zawsze, a nie przy walkach bliskich. A ta walka Tysona Fury'ego z Francisem Ngannou była po prostu walką bliską. No można sądzić, że Ngannou ją wygrał, ale też śmiało można ją wypunktować dla Tysona Fury'ego i taki werdykt obronić. Można ten werdykt sędziowski, ten oficjalny, krytykować, zwłaszcza jak się Ngannou kibicowało, jak się widziało jego zwycięstwo. Natomiast o żadnych oficjalnych krokach, o żadnych konsekwencjach wobec arbitrów nie może być w tym wypadku mowy. Jeszcze taka ciekawostka, Ngannou po walce wytłumaczył, dlaczego tak zatańcował sobie nad Fury'em, gdy go powalił na deski. Otóż Kameruńczyk oświadczył, że wcześniej Fury zapowiedział mu, że zabierze go do szkoły, więc gdy Fury padł na deski, on sobie pomyślał, że
kiepski mu się taki nauczyciel bokserski trafił, no i postanowił uczcić to wszystko takim fajnym obertasem. A jaka może być przyszłość w boksie Francisa Ngannou? Jedną z opcji podobno jest walka z Deontayem Wilderem, czyli starcie dwóch największych puncherów z boksu i z MMA i przy okazji dwóch zawodników, którzy rzucali na deski Tysona Fury'ego. Według Malika Scotta, czyli trenera Wildera, rozmowy na temat walki Wilder kontra Ngannou już się rozpoczęły. Poproszony o komentarz do ewentualnego starcia swojego zawodnika z Ngannou, Malik Scott odparł: to byłby świetny biznes, rozmawiałem już o tym z Wilderem, według mnie to walka o dużym ryzyku. Ngannou jest niebezpieczny dla każdego. Dla mnie jest groźniejszy niż Andy Ruiz Jr., oceniając po tym, co zobaczyłem przeciwko Fury'emu. Jest cierpliwy i potrafi uderzyć. Tak mówi Malik Scott. Słuchajcie, jak dla mnie Wilder kontra Ngannou to po prostu jest pomysł genialny. To naprawdę byłoby takie zderzenie dwóch bomb. No i przy okazji też dostalibyśmy odpowiedź na pytanie o realną wartość bokserską Francisa Ngannou, bo jeśli okazałoby się, że Ngannou dałby dobrą walkę nie tylko Fury'emu, ale też i Wilderowi, no to już nie można byłoby więcej gadać o wpadce Fury'ego, jego słabym dniu itd., itd. Ngannou wtedy byłby takim naprawdę legitnym bokserskim real dealem. Ta walka i finansowo, i marketingowo też mogłaby się spiąć, także jeśli chodzi o mnie, to Wilder kontra Ngannou 3 razy na tak. Moi drodzy, od walki Fury'ego z Ngannou minęło już kilkadziesiąt godzin, więc oczywiście w internetach pojawiło się mnóstwo eksperckich opinii na temat tego pojedynku. Jedną z takich najbardziej srogich i ostrych wyraził Karl Frotsch, który o werdykcie walki Fury kontra Ngannou mówi wprost: bokserska korupcja. Posłuchajcie, to jest taki dłuższy fragment wypowiedzi Karla Frotscha po tej walce Fury kontra Ngannou. Ngannou boksował dobrze, może nie jest ułożonym w pełni pięściarzem, ale walczył dobrze, poprawnie balansował, ruszał głową, nie wypadał po ciosach, świetnie boksował i dał Fury'emu cholernie trudną walkę. To on zadawał mocniejsze ciosy, rzucił Fury'ego na deski, ludzie myśleli, że on Fury'ego nie dotknie, a on go przewrócił. Ngannou boksował wyśmienicie, dla mnie wygrał ten pojedynek 2-3 rundami, dla mnie zasłużył na wygraną. Według mnie powodem, dla którego walkę wypunktowano dla Fury'ego, był fakt, że już była dogadana na 23 grudnia walka z Usykiem. Chcieliśmy to zobaczyć i musieliśmy to dostać. I dlatego nie przyznano zwycięstwa Ngannou. To jest korupcja na najwyższym poziomie. Tam była wielka kasa w Arabii Saudyjskiej, przygotowana walka, a wpada Francis Ngannou i psuje to, rzuca Fury'ego na deski, będąc początkującym zawodowcem. Fury opuszczał ring z podbitym okiem, rozcięciem na czole, wyglądał na pokonanego. Jeszcze Karl Frotsch w swojej wypowiedzi nawiązał też do wcześniejszego bifu z Fury'em i powiedział tak: Fury opowiada, że nie obchodzi go mój dorobek. Bardzo słusznie, bo jego dorobek jest teraz w ruinie. Przyznacie, że taka bardzo ostra, zdecydowana opinia Karla Frotscha, ale z drugiej strony ciężko mu odmówić słuszności w wielu kwestiach. Wywiadów takich obszerniejszych po walce zdążył już udzielić również sam Tyson Fury i posłuchajcie, jak on się odniósł do tego swojego słabego występu z Francisem Ngannou. Trzeba przyznać, że zachował klasę i nie umniejszał Francisowi Ngannou. Zachował się tutaj naprawdę porządnie. Zaczniemy od tych pytań o lekceważenie. Czy aby nie zlekceważył Francisa Ngannou? Fury odpowiedział wprost: ani trochę go nie zlekceważyłem, nie odbierajmy nic Francisowi, to bardzo dobry zawodnik, świetnie boksował i tyle. Byłem dobrze przygotowany, ciężko trenowałem, taki jest boks. Raz masz dobry dzień, a raz nie. Bardzo fajna wypowiedź Tysona Fury'ego i to tylko tak szybko wtrącę, że mówiłem o tym też na gorąco po walce. Niestety w boksie te walki toczy się za rzadko. No i efekt jest taki, że po jednej słabej walce jedzie się po kimś do spodu. Takie to przez pół roku, czasem przez rok. Niewykluczone, słuchajcie, że Fury w kolejnych 10 walkach, które by zaraz rozegrać, to w 10 spuściłby Ngannou łomot. Może by nie spuścił. No ale tak czy siak nie dowiemy się tego, bo walki w boksie toczy się raz na rok, czasami dwa razy do roku. No i musimy pozostać przy takim obrazie Fury'ego, przy takim obrazie Ngannou i przy takim obrazie walki, jaki po prostu w sobotni wieczór dostaliśmy. Być może jest tak, jak mówi Tyson Fury, że po prostu miał zły dzień, a być może nie. Być może po prostu Francis Ngannou jest tak dobry, a Tyson Fury być może też jest już tak słaby. Ale wracamy do wypowiedzi Tysona Fury'ego. On dalej mówi tak. Zapytany o to, kiedy zdał sobie sprawę, że to może być dla niego trudny pojedynek, Tyson Fury odparł: zawsze jak media piszą o mismatchu, to nastawiam się na ciężką walkę i ja od początku tak go traktowałem, jak trudnego rywala.
zagadnięty o siłę ciosu Francis Ngannou, czy naprawdę tak potężnie, śmiertelnie bije. Fury odparł: bije faktycznie mocno, rzucił Mendeski sierpem trochę w tył głowy, ale poza tym nie poczułem dużo więcej. I teraz trzy wątki najważniejsze z punktu widzenia kibiców bokserskich, dotyczące oczywiście ewentualnej walki z Aleksandrem Usykiem. Po pierwsze, data 23 grudnia. Tyson Fury odpowiada: ja teraz odpoczywam i zostawiam resztę swoim ludziom. Po drugie, message dla Usyka. Co chciałby Tyson Fury przekazać Aleksandrowi Usykowi po tej walce z Ngannou? Mówi: szykuj się, damy największą walkę stulecia. A na zakończenie jeszcze do kibiców, to jest ciekawy wątek, Tyson Fury rzeczy tak: do zobaczenia, jakoś w przyszłym roku, gdybyśmy się nie widzieli, to wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku. Ta zwłaszcza ostatnia wypowiedź jest interesująca, bo nie wygląda Tyson Fury na człowieka, który chciałby 23 grudnia boksować, skoro mówi do zobaczenia w przyszłym roku, choć z drugiej strony wiadomo, kto płaci za ewentualną walkę z Aleksandrem Usykiem i kto tutaj może wymagać. No ale z trzeciej strony nikt Fury'ego na siłę wyciągnąć do ringu nie może. Ale z czwartej strony, kiedyś udało się to Deontayowi Wilderowi. On wyciągnął na siłę Tysona Fury'ego do ringu, gdy wygrał proces arbitrażowy w Stanach Zjednoczonych. No i mieliśmy wtedy trzecią walkę Wilder kontra Fury. Fury tej walki nie chciał, no ale przegrał proces arbitrażowy, no i w ten sposób Wilder wyciągnął na siłę Fury'ego do ringu. Zobaczymy, jak tutaj będzie z tą Arabią Saudyjską. Wiadomo, pieniądze są duże, no ale jak widać, Tyson Fury i jego ludzie na razie się nie kwapią, by 23 grudnia boksować. A na koniec jeszcze opinia Aleksandra Krasiuka, czyli promotora Aleksandra Usyka, który po pierwsze chwali Ngannou, po drugie gani Fury'ego, no i po trzecie obstaje jednak przy tym 23 grudnia jako dacie walki unifikacyjnej. Alex Krasiuk w rozmowie ze Sky Sports rzekł tak: nikt, w tym Aleksander Usyk, nie dawał żadnych szans Ngannou, ale ten gość zaszokował świat. Fury zlekceważył przeciwnika, arogancja, brak dyscypliny i chciwość doprowadziły do takich okoliczności, ale 23 grudnia jest podpisany i Fury przed tym terminem nie ucieknie. I tyle, moi drodzy, w tym temacie. Jak widać, znów pozostaje nam czekać, czy ta walka o cztery pasy się odbędzie, czy w grudniu, czy w styczniu, czy w lutym. Tak naprawdę nie wiadomo, czy ona w ogóle do skutku dojdzie. A gdybyście mieli jeszcze wątpliwości, czyją jest to winą, to powiem wam wprost: Tysona Fury'ego. I wątpliwości żadnych tutaj być nie powinno, bo to on wymyślił sobie walkę z Francisem Ngannou. No i teraz nam wszystkim pozostaje mieć po prostu nadzieję, że ostatecznie się nie rozmyśli, no bo z Fury'em, jak z pszczołami z Kubusia Puchatka, nigdy nic nie wiadomo. Na razie tyle w tej prasówce. Trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia, buongiorno.